Razem z Wiką, Jaworem i widzami, którzy wygrali konkurs Uderz w Gonga, polecieliśmy do Wietnamu, który zwiedziliśmy. Widzowie wezmą udział w gong konkurencjach, takich jak zjedzenie lokalnych przysmaków, czy na przykład zrobienie zupki chińskiej na polu ryżowym. Teraz kroimy się właśnie na pierwszą już atrakcję i będziemy jeździć na skuterach i rozdzielili mnie i Przemka, pierwsza rozłąka. I Przemek tutaj jedzie z dziewczyną, która go wybrała. Nigdy nie jechałem z żadną dziewczyną na skuterze. Ale w sumie git się jedzie. O, pies tu jedzie, nie, no to jest hit. No dobra, faktycznie jeżdżą tu trochę grubiej niż w Malezji i w Tajlandii. Co tu się dzieje? Na nas trąbią. I jak się jechało z kimś innym? Bo to chyba nie jechałaś nigdy wcześniej, nie? Z babeczką nigdy nie jechałam. No, ja też. Spoko sobie radziła. Będziemy sobie testować 3 różne potrawy, ale nie wiadomo co to będzie, więc po prostu testujmy je. Wydaje mi się, że to może być żaba. Ja też mi się wydaje, że to jest żaba. To będzie łódko pewnie. Jeżeli to jest ślimak, to ja ślimaka kiedyś jadłem w życiu. Żabi łódek nigdy nie jadłem, ja i ciekawy ja jestem. Patrz, że ma róż. Wiem na potrzeby. No, chyba nie siadła. No, ja. A, fuu, jakie kości w ogóle. Raczej chrząstki niż ości. Albo, no, nie dobre. To żabie łódka? Fuj. Oj, biedak. Tak? Teoretyczne żabie łódka, teoretyczne. Słucham, jaki kurczak, ale rybne. Ej, no to dobre. Ej, ogólnie pachnie ładnie. Nie, no też nie jest bardzo. To jest dobre. Ej, dobra. To jest żaba i to jest w ogóle dobre. O, nie powiem ci tego. Nie tak, jest to rybne. Nie powiem dobre. No. Dobra, sprawdzam. Ja też robię ryby, więc testuję. To jest, widzicie co to może być? Ośmiornica chyba. A to ośmiornica jest już dobra. No nie, może to jest konik morski. Nie no, to ośmiornica jest bardzo dobra. Tylko czy to jest na pewno ośmiornica, czy kalmar na przykład? Bo to może być też... No dobra, czyli mamy kalmar, no to ślimak. Co? Ślimak, nie? No to jest nasza odpowiedź. No to git. Słuchajcie, idziemy sobie zwiedzać targ, ale żeby się dobrze wiedzało, musi być kokosek solidny. Taki kokos tutaj kosztuje 5 zł. Otwiera się kokonaty. I can, please, give me. No okej. Right now. Pani chyba zaraz straci cierpliwość, coś czuję. Pani, ja już nie da go otworzyć. Ej, co jest z tym kokosem? Finally! O Boże, freeze! Zaraz obok targu zaczepił nas ziomal, co chciał naprawić i wyczyścić buty Wicki. Patrz, on szyje! Wow. Słuchajcie, po prostu szliśmy sobie normalnie i zwyczajnie on zaczepił, bo faktycznie masz dziurę i nagle po prostu naprawia teraz tu na ulicy. Dał tutaj klapeczka, nikt nie pytał za ile. Nikt nie pytał. Czekajcie, zobaczmy jaki jest efekt. A ciekawe. Pokaż to obok się, faktycznie jest. No lubka sztuka. Nie no, ogólnie naprawdę dobrze to zrobił, nie? How much? Tłumacz. Końcowo zapłaciłem mu 100 tysięcy dongów, czyli jakieś 16 zł. Good boss! Good. You are king! Proszę bardzo! Obiecałem, że znajdę gonga, mamy gonga! Słuchajcie, tak to wygląda. Właśnie prezes sprawdza, który gong jest the best. Uderz gonga! Wyruszaliśmy teraz na dalsze atrakcje wynajętym busem. A wiecie, z czego słynie Przemek Pro na TikToku, kochani, co? Zemi tapetę nie wypada, za wiele nie wypada, hej! No i tak właśnie zaczynamy, jedziemy, hej! Hej! Ty, wyłączył to. A nikogo tu nie ma. Halo, nie działa. Ty! Wydupcyło się to, przysięgam. Chyba za głośno mówiłem. Ale jaja. Padł bezpiecznie chyba. Chyba padł bezpiecznie. Od jego głosu, tak. Stary. I'm singing, you know, zdejmij tapetę. Pan przyniósł bezpieczniki, patrz. Czy no nie, nowy mikrofon. Co z tego? Skoro jakby tu nie ma zasilania. Król nie za bardzo wiedział, o co chodzi, ale generalnie cały system na głosie. Skrinczował się system. Cały system nagłośnienia się skrinczował i przestał działać. Później udało im się go naprawić. Tak zwana przerwa na wycieczce szkolnej. Jesteśmy w czymś w rodzaju mopu na autostradzie. To jest taki sklep na autostradzie po prostu. Typowy sklep. Patrz, co się tu dzieje. Tu jest taka kultura dziwna, że oni wszystko rzucają na ziemię. I patrz, co się dzieje pod tymi stolikami. Patrz tam. My byliśmy wczoraj w takiej jednej restauracji i tam coś takiego się działo, ale w takiej, jakby wiecie, zmniejszonej wersji. Myśleliśmy, że no bo to po prostu tam, w tej restauracji się tak dzieje, ale jak widać, oni to chyba tak na co dzień robią. Brudzisz pod siebie, no jakby no dziwne. Nie no, normalnie pod siebie rzucasz wszystko. Ciężki syf. Patrzcie, jest gong! Dralala, kochani, no pewnie! Gong jest sponsorem całego tego wyjazdu, fajnie! Będzie bardzo fajna aktywność, będziemy sobie pływać łódkami. Około 40% łódek się tu wywraca generalnie. 30% tonie. Ty, ale się buja faktycznie, ej! A my nie możemy zatonąć,
bo my po prostu naprawdę solidnie mamy sprzętu dużo. Tak się płynie łódką. Właśnie teraz wpływamy do jaskini i nie powiem, boję się tylko, żeby nie było tu jakichś pająków, ja się strasznie boję takich rzeczy. Jest to, kochany, struktura wapienna, która solidnie tutaj ścieka. Coś tam wiem. Idziemy teraz, kochani, do takiej świątyni, po prostu zobaczyć sobie. Uderzysz tego gonga? No, dawajcie. Idziemy. Jest kasa, jest wódka, słuchajcie, jest za Boga, to jest niesamowite. Ciasteczka jakieś. Wczoraj byliśmy w restauracji i jedna tutaj Ania, jedna dziewczyna, która jest z nami, usiadła tyłem do posągu Boga. Kelnerka mówi, fajnie, fajnie, on się napatrzy. Byliśmy jakby w szoku tego podejścia do tego Boga, takiego normalizowania go jako normalnego człowieka. U nas, wiesz, nasz Bóg jest bardzo taki wyżej, a ten jest taki ludzki. To był ten duch miejsca, co lubi sobie kawkę wypić, tak. Lubi sobie papieroska zapalić, no i na dziewczynki popatrzeć. Niesamowite. W Bieszczadach takich cerkwi nie ma. Kochani, popatrzcie, w jakiej pięknej jaskini jesteśmy. To już jest trzecia, tak w sumie sobie pływamy od jaskini do jaskini. No i w tych jaskiniach jest super, bo nie ma tutaj takiej wysokiej temperatury. Dzisiaj mamy 40 stopni i no naprawdę jest to mocno odczuwalne. W ogóle odczuwalne jest 44, więc to jest najwyższa temperatura, w jakiej kiedykolwiek byłam. I znoszę to średnio. Jezus Maria! You okay? I'm okay. Oh my god. Proszę, byście wy nie walnęły, idź powoli. That's right! Coś, co lubimy najbardziej, jedzonko. Kochani, jest to najbardziej fancy restauracja w tym rejonie. Jestem ciekawa, co tutaj. A ja przede wszystkim jestem głodny, więc mi wszystko będzie smakować. Cia la 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 la. No to co, mamy pierwszą przystaweczkę, czyli sałateczkę. Jakąś dziwną, sprawdźmy. Z warzywkami, które smakują taką czymś orzechowym chyba. Słuchajcie, testujemy kozę. Let's go, koza. To jest ogólnie mega dobre. Spoko, ale tutaj wlatuje to świadomość. No dobrze jest, to właśnie lepiej nie myśleć o tym, że to jest koza. Tutaj mamy kurczaka. The best! Pyszny jest ten kurczak. Jest jakby koniec. Taki kokosowy. Następnie całą grupą udaliśmy się do hotelu. O Jezu, jak pachnie, co? Nie, no, jak hotel ogarnie, to jest... To nie ma w ogóle lepsze. O, thank you. Mamy herbatkę, jest zimna. Oj, solidnie zimna. Ej, ale jest fajna, bo jest taka delikatna i jest troszkę słodka tylko. Oni tu wszędzie tyle syropu glukozowego wlewają, że tego nie da się pić, a to jest dobre. A tak wyglądał nasz pokój. O, ale fajnie pola ryżowe są. Mi osobiście lokalizacja się dużo bardziej podoba, bo nie jest tu w ogóle głośno. Jak wchodziliśmy do hotelu, to już jest tak... Jesteśmy na wsi, więc jest tutaj tak fajnie. Nie jeżdżą cały czas rzeczy, jest tak cicho. I mamy tutaj łazienkę. To jest mega fajne. Nie ma. Jeszcze w Wietnamie materaca nie wąchałem. W środku już zabrane, mamy tutaj ochraniacz. I widzimy tu pierwszą plamę. Żółtą. Opowiemy tą plamę, to jest czyste. Hej! Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Patrz, że masz jakby na materacu jeszcze takie miękkie. No taki mały materac. Taki mały materac, nie? To będzie takie wygodne, jeszcze nie mogę doczekać. Mocne. No i nowka sztuka. To jest nowka sztuka. No. Drugie, to jesteśmy w Azji, to dupa będzie wyżej. No tak. I jajk, stinky cheese, jajk! Dobra, panu już podziękujemy. To jest mocne, patrzcie tu. Tu jest tak gorąco, że palą się liście normalnie na ulicy. Po prostu się palą same z siebie. Ej, to jest naprawdę mocne i nikt tego w ogóle nie gasi. Mamy wodę, gasimy to, bo to jest jakaś lipa. Panie szeryfie, tam masz kolejny pożar do ugaszenia. I kolejny, i kolejny, i kolejny. Ej, co ty gadasz? Ja myślę, że to jest tutaj... Codziennie się to tutaj dzieje. Widzisz? No. Okej? Okay. No ale faktycznie obok jest beton, no to może nie pójdzie dalej. No tak, totalnie słuchaliście. Absurdalnie wysoka temperatura. Od razu mogę powiedzieć, że to miejsce dużo bardziej podoba mi się niż duże miasto, niż Hanoi. Czas na kolejną konkurencję. Zupki Gong! Kto szybciej ugotuje zupkę Gong na polu ryżowym, wygrywa albo moja drużyna, albo drużyna Jawora. Let's go, zaczynamy, nie ma czasu. Dawaj. My mamy tu kucharza z tajskiej kuchni. Jak się patyki podpalą, będzie już dobrze, będzie git. No, słuchajcie, nasza taktyka jest taka, że od razu przygotowujemy sobie te zupki. Ej, ile dymu! Ujo!
Powiem wam tak, jesteście na podobnym etapie, obydwie drużyny. Cały czas wam gaśnie. Tam widzę, że był ogień, ale ognia nie ma. Był na tarnie duży. My tu pracujemy po większy ogień po prostu. To jest lipa. To nic tu nie działa. Tu nic nie funkcjonuje. My mamy mokre siano. Już zupki są pognieciane, woda się gotuje, zaraz wszystko będzie zrobione. To jest lipa. A ja ogólnie zupkę strong właśnie wlewałem ten i ustami otworzyłem to. I właśnie naprawdę czuję strong, solidne w buzi. Przecież to zaraz zgaśnie, to jest tylko chwilowy ogień. Im to się już to pali, wszystko, człowieku. Nie, to gaśnie tu, Boże. Zobacz to, patrz to, co się dzieje. Ta woda jest pewnie... Nie, jest ciepła! Jest cieplutka! Mamy więcej dusiana w garnku niż w ognisku, więc... Nie, co jest z tym ogniem ogólnie? To jest jakaś lipa totalna. Walczyliśmy o utrzymanie ognia, bo to było najtrudniejsze, aby zagotować wodę. No i kto by pomyślał, kochani, że ja, siedząc w Krakowie i mówiąc ha, uderz w gonga, nagle trafię do Wietnamu z widzami, z Japorem i będziemy w Polu Różowym robić zupki chińskie. Przecież to jest jakieś totalnie zwariowane. No to jest zwariowane. Bardzo możliwe, że drużyna Japora wygrała, ale czas... Na moją. No jak nie? Jest, bo mnie pan... O! Ledwo co idę trzymać! Hej, oblałaś mi rękę! No i kochani, ja mam kurczak gold, a wy co tam macie? O, tu chyba jesteś kary. Ja mam chyba wege. Żeby na polu różowym w Wietnamie nie zjeść sobie po ziemku zupki chińskiej? No dajcie spokój. Ja mam ostro. Bardzo. A przed uczestnikami kolejna konkurencja z obrzydliwym żarciem, gdzie mogą wygrać trochę sianka. Generalnie sprawa jest taka, że będziecie mieli okazję zarobić kilkaset tysięcy tutajszej waluty. Każdy z was musi wybrać jedną potrawę. Każda potrawa ma przypisaną kwotę do siebie. I teraz tak, są różne kwoty, bo tu mamy 1 000 000, 500 000, 200 000 oraz 100 000, nie? 500. 500. No dobra, to ja wezmę tą setkę. Czyli tutaj setka dla Dominika. No jaka decyzja? Biorę 1 000 000. Dominik ma stówkę. Proszę o odsłonięcie twojego jedzenia. Co tutaj masz? Kochany, są to larwy pszczół w glazurze. Są to martwe larwy pszczół i więcej już nic na ten temat nie mam do powiedzenia. 200 000 odsłonimy. Kochana, są to kozie wymiona. Wygląda nawet. To wygląda jak zwierzę. To jest szczur? Mamy do czynienia ze szczurem. Przysmakiem tutaj w Wietnamie. Co my tu mamy? Baluty! Jest, jak dobrze wybrałeś. No i co? W środku jest te kaczki i... No tak, ty masz najmocniejszą rzecz. Ale ja muszę to zjeść całe, czy mi wystarczy, że spróbuję? Tutaj raczej całe. I to będzie polegać na tym, że będziesz musiał, damy ci jeszcze drugi talerzyk, po prostu solidnie to rozbić i pięknie to... Zaczynamy ucztę wietnamską! Uderz w gonga! Lecimy! Tak się żuje trochę, nie? Jak kurczak, no. Totalnie. Basia, jak smaku ten szczurek? Jak kurczak. Jak kurczak? No. Mi się wydaje, że to może być właśnie wcale nie takie złe, tylko wygląda lipnie, nie? Co czujesz? A ty próbowałeś? Bardzo jeszcze nie. Ale konsystencja nie jest zbyt dobra. To jest bardzo długo, to już źle. Generalnie, jeśli chodzi o mnie, nie? To czujesz po prostu strukturę tej larwy i jest to obleśne totalnie, nie? Jakby smaku nie jest aż tak źle, ale sam fakt, że czuć po prostu strukturę tak, że to jest larwa jakby, nie? Ja widzę, że też jakoś tam po prostu... No... Ja to po prostu połykam, nie chcę tego wyrzucić. O nie! Dobra, to jest najgrubsze. O ja! Dobra, ja tak sprawdzę jestem to larwy. No i teraz... No i dziób, to jest dziób, człowieku. Gdzie? Weź to tak. Gdzie ręce często? Nie, no. jeszcze. Tak. Adrian, czy ty to jadłeś naprawdę? Tak. To się jest to nie. Smaczne? Smakuje jak po drodze. A po co mam te liście? A, żeby wyrównać balans energii. Aha. Okej, dobra. O Jezus, Mary. No. Nie patrz na to, wiesz? No jakby jedz i nie patrz na to. Wszystko siedzi w głowie, nie myśl. A gdzie jest wiadro? Dobra, nie patrz na to, po prostu weź to zjedz, bo to jakby... Widzowie, robię to dla was i dla pieniędzy. Jakby wielki szacun. Nie? Tyle powiem. Smakuje jak wędrówka. Ale bo to może być, że takie rzeczy często mogą po prostu być dobre, wiecie o co chodzi? Ej, serio to nie jest złe. Nie wiem, mogę takie na przykład pióreczka sobie wyciągnąć gdzieś tam na boku, super. Ty masz normalnie
Żeby cię pocieszyć, to pokażemy ci, co było w poprzedniej rundzie, bo to było żywe, więc może to jest lepsze. A to miał hardcore. A to będziecie mogli zobaczyć oczywiście u Jawora. To już zjedzone jest, to jest po prostu zaliczone, także ja ci gratuluję. Aha, to może ci pogratuluję za chwileczkę. Tak? Gratuluję. Ile udało się jeden cały kawałek zjeść? No to już żyje, tylko się zapomnę. Można dokończyć jajko. No i druga połówka jaja. Ale no wygląda jakby już nie było tego. O, chyba jest. Nie, tylko za dużo. Jest. Myślę tutaj, że tu jest git, że... Dobra, zjadłam. Przeżyłam. Poczekaj, jecie, bo to tam chyba... Dasz radę. Nie, to są jajka, ja strasznie nie lubię jaja. A! Tam to, to lepsze. No, dasz radę. Patrzcie, co było. One żyją jak coś. Tak, one się przestały ruszać. Alex to solidnie... Który kozak? Wiedziałem, że Alex. Alex zjadł dwa. Tutaj też nie. Git. Brawo! Gratulacje. Brawo! No i fajnie, lecimy dalej. God damn! Obiektyw jest całkowicie zaparowany, bo jest tak gorąco. Jest tak gorąca temperatura i on po prostu sam musi się uspokoić. Jesteśmy w klimacie równikowym. Jesteśmy w klimacie równikowym? Tropikalne, zwrotnikowe, albo możesz powiedzieć podrównikowym te wysokie. My teraz, kochani, udajemy się na Big Luxury statek. Może nie mam choroby morskiej, to nie tak, ale no jak długo jestem na morzu, może być trochę dyntka, ale podobno to jest taka zatoka, gdzie jest zupełnie bez żadnych fal. Trzeba ten film trochę podkręcić. Jak to się kołysze? Chłopie, ja nie umiem pływać. Naprawdę? No słabo bardzo. Kochani, jestem gotowy na wielką przygodę w Wietnamie! Jedziemy! Gatem! Victoria, jesteś tu gdzieś? Może lepiej, że jej nie ma. Dziwny ten statek, jest nas tu bardzo dużo na tak małej powierzchni. I jako, że jest publika, może zaśpiewajmy! Stay me! Wchodzimy na statek! Zobaczmy, jak on wygląda. Hello. Ty, to już to hotel jest normalny. Tak, to jest hotel na wodzie. Tu będzie też. Paliście się o jakiekolwiek też fale czy coś. No czekaj, stańmy. Totalnie nie czujesz tego. Czekaj, nic. Nic. Nie, bo patrzysz przez okno. Patrzysz przez okno. Jakbyś się... Ale jak patrzysz tam? Nic. Ej, tu mamy jedzenie od razu. Dobra, Jawor. Oj. Ale lipa. Lipa bez. Kochani, jesteśmy na samej górze tego zwariowanego hotelu. Wieje, nie buja i jest big jacuzzi. Ciepłe czy zimne jacuzzi? Uwaga, po prostu zwykła woda, czyli taka fajna. A tak wygląda mój pokój z Wiką w hotelu na statku. No mamy łóżko, musimy znowu złączać. O kurde, dobra, ej, z widokiem. Ej, mega fajna, nie? Toaleta, wszystko gra. Nie wszystko gra. Jest solidna pleś, jesteśmy na statku. No troszkę tej pleści jest, no ale to mówię, to też statek chyba ma inne, wydaje mi się, prawa. O nie, Victoria! Jest tu coś, co bardzo ci się nie spodoba. Nie dość, że jesteś na statku. Odświeżasz do powietrza do auta. Na który ty masz uczulenie i żygasz, jak on jest. No, musimy go usunąć. No i oto nasz widok, kochani. Wyjdźmy na zewnątrz, mam coś do powiedzenia widzom. Z tobą chcę. I naprawdę chcę tobie bardzo podziękować za to, że jesteś po prostu. Zabrała nas tutaj firma Gong, za co bardzo dziękujemy, ale pamiętajcie o jednym. Gdyby nie to, że ty mnie oglądasz, tu jesteś, to żadna firma miałaby żadnego interesu w tym, żeby mnie tu zabierać. I taka jest prawda i ja nigdy o tym nie zapomnę i zawsze będę o tym pamiętał. My was bardzo kochamy, widzowie. Jesteście najlepsi, jesteś najlepszy, najfajniejszy, najsuperowszy i was kochamy. Jesteś najlepszy i najlepsza, Wicko i Wicku. Słuchajcie, wymieniamy pokój, jednak nie będzie ten. Okazało się, że Jawor ma łóżko podwójne i wszystko jest, no i git. Dobra. Też jest ten? O, dobra, dobra. Po chwili za burtą zobaczyliśmy łódkę, która z nami płynie. We buy, okej! Okay. Kokonata, kokonata! Kokonat! Ja, to jest niesamowite! Tu kokonat 100! Okej? Okay. Ciągnęła, żeby na pewno kokonata, czy jest dobry? Jest chłodny chociaż, czy jest ciepły? Ciepły, ale nie taki gorący, okay. Jakby... Git! Kokonat, kochani, jak pyszny kokonat! 16 zł daj tam. No to 16 zł, no to słuchajcie, jak na warunki z wietnamskie, to jest bardzo dużo tego kokonata, bo normalnie za 3 zł można kupić, nie? No a wy zobaczcie, jak pan tutaj obiera trzcinę. Sorry, can I? To jest, ale jaka jest cel tego? Pomogę mu, chociaż jednego zrobię. Słuchajcie, my już zdążyliśmy wziąć całkiem nowy, już ten gotowy. Normalnie wzięliśmy stąd, Jawor tu uwalił normalnie nożem końcówkę. I ja trzymam i dawaj, patrz, pokaż. Ja teraz jeżdżę. I patrz, ja trzymam. I patrz, co się dzieje dookoła. I patrz, ile wiórów leci teraz. Bo ja mocniej teraz zaciśniam. A pan ogólnie stąd? Solidnie sobie tam je. We did it. Good? Or good?
Hit this! Ok? Very good! Very good? No bo to jest trzcina cukrowa, nie? Ta dziewczyna będzie wiedziała, chodź na angielsku. Zapytajmy po co, to przecież to jest ważne. What you can do with this? Yeah. To jest na sok! This is... To jest na sok! Bierzemy? Hey! Can we get two? Ale z mojego! O kurwa! Musimy to pociąć do niego. Hey, I can cut! No problem! O! 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 Słuchajcie, ale cyrk! Robimy sami sok! Krok pierwszy do zamienia juice'a! Ice, first step. It's ice, okej. Okay. No i patrzcie, to jest prasa i to wyciska się to, co my robimy. Patrz teraz! Słuchajcie! No i tu mamy oczywiście gotowy soczek! To jest naprawdę pyszne. To jest... Dobre. To jest takie słodkie, ale nie aż tak słodkie. Wika, nigdy nie piłaś. Git! Co, lipa? Nie, no takie 6 na 10. Musieliśmy teraz promem dostać się w kolejną lokalizację. Ej, patrz, jak nas tyk d***e! Przejechał normalnie, zarysował lusterkiem. I patrz, ej, to całe auto, patrz tu. Ej, oni w ogóle ma... nic się nie dzieje, patrz. Gość ma normalnie zarysowany samochód cały. Normalnie porysowany samochód jest. I oni w ogóle, ich to nie interesuje nic. Tu chyba jest silnik, bo strasznie głośno. Pan tutaj chyba stąd na mnie patrzy. Czy byłbym sobą, gdybym wszedł w jakieś zabronione miejsce? Zobaczcie maszynownię promu. Ej, mega przerażająco, serio! Patrzcie, jest lampka! Ej, nigdy nie byłem w bardziej przerażającym miejscu, serio! Jest tu strasznie głośno! Niewiarygodnie głośno! A tu jest normalnie cała oś napędowa do tego statku! Hardcore, serio, hardcore! Zmieniliśmy miejscówkę i jesteśmy już na wyspie! I od razu już... I od razu już mi się tu bardziej podoba, słuchajcie. Idziemy teraz na jedzenie, no takie europejskie. Możemy troszeczkę dość tego wietnamskiego. Czas jeść sobie normalnie coś, jakiś burgerek, bo no wiecie jak to jest. Kochani, przyszło już jedzonko europejskie. Margarita, powiem tak, nie ma sosu pomidorowego. Słaba ta margarita. W Hanoi jadłem, dwa razy była za... Ta jest tragiczna. To sprawdźmy w takim razie chicken nuggets, co uważam bardzo dobre, ale bez keczupu trzeba jeść. Keczup jest ohydny. No, keczup jest niedobry. Ale co tam? Pizza, bo tu Jawor mówi, że lipa. Nie ma w ogóle sosu. Zero spodu pomidorowego. Ona jest git, ja mógłbym całą zjeść, bez żadnego problemu. To jest to z serem. Ale ja jestem tak głodny, że jest to git dla mnie. Lepsze niż wszystko, co jest wietnamskie dalej, nie? Lepsze niż wietnamskie w Wietnamie, bo wietnamskie w Polsce jest pyszne. Przyszedł burger, wszędzie frytki, czy będą lepsze niż zasadku? Zasadku były okropne. Średnie, ale lepsze niż zasadku. Dobra, sałata, dwa plasterki pomidora, mięso, ser. Dobra, sprawdźmy jak smakuje. Cebula jest w środku mięsie w ogóle zmielona, ciekawe. Spaghetti bolognese, najbardziej wyróżniający się składnik to jest czosnek. Czuję się, jakbym miał po prostu makaron z jakimś sosem randomowym i z czosnkiem. U mnie smakiem, który się najbardziej wyróżnia, to jest cebula, ale lubię cebulę i lubię burgery. Mi to smakuje. Zobaczcie, jak wygląda nasz kolejny hotel. Wow, ale pięknie. O Jezus Maria. Ale to jest pięknie. Faktycznie jest hardcore solidny. To daje vibe hoteli w Singapurze. W Singapurze każdy hotel właśnie jest tak obrośnięty i tak wygląda. O Jezu, nie wytrzymam. Czekaj, Wisia. Czy się w ogóle da wyjść? Ej, Basie, nie gadaj! Nie! I wy mówicie, że to są sztuczne reakcje, ludzie! Jak ty byś zareagował, jakbyś był w takim miejscu? Nie robiłbyś tak? No robiłbyś! Ktoś czuje, że Przemuś na pewno będzie przychodzić do Oli. Ty, bez kitu, patrz, idziemy. Wiktoria, ale tak szczerze, te fale to są absurdalne, nie? Nigdy nie byłem w takim miejscu. Jezu, ej, tu jest jak w Atlantisie w Dubaju. Ten sam jakby typ, a tu jest pięknie, co nie? No i widzowie, czy to nie jest moment, żeby naprawdę jeszcze raz wam podziękować? Idziemy na basen. Ty, coś jest, ej, coś dziwnego jest, słuchajcie. Ej, do 20 tylko, lipa! Lipa, parka, szczerze. Wchodzę dla zasady i wychodzę. Basen odkaczony, trzeba iść na ocean, a fale. Ty, ale gdzie tam fale są? Widziałem. Pięknie. Mały ten basen. O, duża fala, wulkan! Ej, ja chcę tą falę zobaczyć. Ej, dobra, no to musimy wejść do wody i przejść tam dalej. Bo zobaczcie, my teraz jesteśmy na basenie, a to jest tutaj, popatrzcie, plaża. Ej, patrz, patrz! Patrz tu! Ej, dobra! Mordo, to jest koniec! Jeszcze żadna flaga, nie można wejść do wody, absolutnie. Nasza przygoda w Wietnamie zakończyła się! Wracamy do Polski, dziękujemy Gong za piękny wyjazd! Dzięki! Dzięki, pa pa, widzowie!